Dzień dobry moje aniołki. Witajcie na karcie dnia. Dzisiaj jest wtorek, 13 lutego 2024. Nie martwcie się skarby. Trzynastka to tylko cyfra. A wiecie, że Chińczycy twierdzą, że trzynastka to jest bardzo dobry dzień, bardzo dobra liczba. Także się nie przejmujcie dzisiaj. Może Kasie wszystkie i Grzegorze będą dzisiaj zachwyceni, bo dzisiaj są ich imieninki, więc wszystkiego, wszystkiego najlepszego skarby. Jutro kochani środa popielcowa i walentynki. I walentynki. Jeżeli ktoś ma dzisiaj urodzinki, to chciałabym Wam złożyć życzenia wszystkiego, wszystkiego najlepszego skarby. Dużo, dużo zdrówka, szczęścia. Radości. Może wylosujemy urodzinową kartę, a co? Najpiękniejsza jesteś wtedy, gdy nikomu nie chcesz się podobać. To dla solenizantów dzisiejszych wszystkich. Kochani, karta dnia będzie ogólna. Od baranka do ryb. Zrobię Wam po kolei. Kochani, tak jak mówiłam, w tych krótkich czytaniach 5-10-minutowych nie mam czasu robić rano czasóweczki. Także jeżeli ktoś zrobi, to bardzo proszę. A w razie czego, kochani, możecie sobie paluszkiem przesunąć. Myślę, że dla wielu będzie pomocna ta ściąga. Będę kładła karty i będziecie widzieć, jaki znak jest przed Wami i czy to jest już Wasz znak. Zgadza się się? Myślę, że tak by było, kochani, sprawiedliwie. Myślę, że wszyscy widzą ładnie, że pierwszy jest baranek. Także, kochani, powoli będę tasować karty. Jeżeli Wam się zdarzy, że nie zobaczycie we wtorek 13 tej karty, tylko później, może, kochani, być to oznaką, że jest w tej karcie dnia zawarta informacja dla Was i macie ją wykorzystać, tak? Będzie mi bardzo miło, jak zostawicie łapeczkę w górę, jak udostępnicie horoskop, zostawcie komentarz. A kto nie ma jeszcze subskrypcji, no to zachęcam. Moi kochani solenizanci, fajnie jest mieć urodzinki. Jeszcze kawusia. I zaczynamy. Zaczynamy od baranka. A Wy to macie różne możliwości dzisiaj. Ja podejrzewam, że to będzie taki dzień, kochani, gdzie wiele się może wydarzyć, wiele rzeczy możecie robić naraz. Czyli idę na zakupy, a po drodze jeszcze muszę gdzieś zadzwonić, tak? Tu jeszcze muszę iść coś podpisać i w domu to samo. Może być tak, że wszystko się Wam zwali na głowę. Uważajcie, jeżeli pracujecie. Bo może być też problem, kochani, z dokonaniem wyboru, co jest słuszne, co jest lepsze. Przy tej karcie możemy źle ocenić, tak? Źle wybrać nawet, tak? Że tu jest taka przestroga, bym powiedziała, o. Dla Was. Skarby, co łby czulisiów? Mężczyzna będzie ważny. Nie wiem, czy to Wasz szef, dyrektor, mąż, kolega, przyjaciel, bliźniak, waga, wodnik, może ktoś z tych znaków. Ale dzisiaj mówcie prawdę. Dzisiaj bierzcie wszystko na logikę, skarby i ja podejrzewam, że komuś się może dzisiaj włączyć i teraz się nie obrażajcie, ale takie rządzicielstwo. Więc byczuliś może poczuć się ważny, może dostać jakieś zadanie, bądź po prostu będzie chciał sobie dzisiaj przyjąć rolę lidera, no bo jakby nie było, no król lubi rządzić i rządzi. Kolejnym znakiem to bliźnięta. W
No i u Was jest bardzo podobno. Bardzo pracowity dzień, też tak bardziej bym powiedziała, że męski, bądź z mężczyznami. Ale tu mamy, kochani, jak coś zaczniecie, to to skończycie. Macie rzetelną, uczciwą pracę, spotykacie osoby, które są również rzetelne, które są również uczciwe. Jak dla mnie, nie będziecie się dzisiaj spieszyć, bo wiecie, że jest na to wszystko czas, znajdzie się czas. Wiecie, że zapomniałam ślimaczki Wam dać, ale to nic nie szkodzi. Teraz Wam dam. Z lewej, z prawej. Dwa ślimaczki, kochani. Widzicie? Który chcecie? Ten czy ten? Ten już się troszeczkę odbija, nie? Światełkiem. Ale może tu coś postawimy. Więc do wyboru będzie albo ta karta, albo ta, kochani, dobra? Nie gniewajcie się. Bliźnięta moje kochane, no na Was mi się przypomniało. Co u zodiakalnego raka? No i u Was też się włączy takie, takie poczucie, że musicie wszystko sami zrobić najlepiej, ale tu też mamy męską energię, więc mężczyzna będzie dzisiaj ważny, ale u Was to jest Wasz trygon, czyli inny rak, może i skorpion, a może nawet rybka. Męska energia się przemieszcza, ale to też dla Was informacja, żeby załatwiać może sprawę z mężczyznami. Możecie poznać mężczyznę bardzo czułego, delikatnego, przystojnego, o błękitnych oczach. No elegancko. Zobaczymy, jaka karta dnia dla lwa. Powolutku. Powolutku, kochani, nie spieszymy się. Dlatego, że może być to taki dzień dla niektórych trudny, więc powiedziałabym z umiarem. I dotyczy to zarówno zachowania, jedzenia, picia, jak i może i towarzystwa. Może i towarzystwa. Kto to wie? Horoskop skrótowy, szybki dla panny. Mówcie prawdę. Otaczajcie się osobami, które mówią prawdę. Możliwe, że któryś z Was ma dzisiaj sprawę sądową, urzędową. Przy tych kartach, które tutaj widzę, myślę, że to będzie na Waszą korzyść. Na Waszą korzyść, także nie bójcie się. Dzisiaj możecie się dowiedzieć prawdy, dzisiaj prawda może wypłynąć na wierzch. Zodiakalne wagi. No i jak nie runie coś, uwaga kochani, uwaga, w domu może się coś nagle zepsuć, na przykład nie będzie prądu, bo korki wypiją, na przykład w samochodzie coś nagle szczeli, tak? Uważajcie, bo będzie jakaś sytuacja dzisiaj, która nie jest zaplanowana, która jest niespodziewana, ale to też informacja, że jeżeli chcecie coś zakończyć raz na zawsze, na przykład znajomość, na przykład rzucić pracę, to ta wieża oznacza, że to może być całkowity koniec. I nie będziesz tego żałować. Patrz pod spód. Kochane skorpiony, karta dnia dla skorpiona. No wy się też nie będziecie spieszyć, będziecie wykonywać swoje obowiązki sumiennie, dokładnie, brawo wy. Może, kochani, ponieważ mamy tutaj tego pazia, trzeba by z dziećmi spędzić czas. Nie wiem, czy u Was, ale słyszałam, że w Krakowie są już ferie. No to może, kochani, czas z dziećmi właśnie spędzić, co? Tak jakoś młoda energia mi się tutaj dzisiaj pokazuje przy Was. Strzelec. Pewne sprawy się zatrzymają, albo wy je zatrzymacie, sobie przemyślicie. Może nie będziecie chcieć towarzystwa, nie pójdziecie nigdzie. Może będziecie chcieli pozałatwiać sprawy urzędowe, a one niestety utkną w martwym punkcie. Ale to też info dla mnie i dla Was, żeby zobaczyć to z innej strony. Czy czasem nie pomyliłam się, czy czasem jest tak, że to nie ja mam rację, tak?
Co dla koziorożca? Radość, zabawa, śmiech. Może i zaręczyny, kochani, no może przygotowanie przed tymi walentynkami, jakieś tutaj radosne chwile, dom będzie ważny. Miejsce pracy, w którym pracujecie, bardzo miła atmosfera. Powiem wam, że dzisiaj może wam się dużo rzeczy udać, dużo może wyjść na wasze po prostu. Bardzo ładnie, taka towarzyskość mi się tutaj pokazuje. Co dla wodnika? Rozczarowanie. Kimś się możecie dzisiaj rozczarować. Ja podejrzewam, że możecie się z kimś na przykład pokłócić na zabój. Możecie się dowiedzieć o czymś, co nie będzie miłe dla was. Czyli na przykład, ale mnie coś szczeliło w ręce. Czyli na przykład, kochani, dowiadujecie się, że macie umowę do końca miesiąca i koniec. Albo firma plajtuje. Albo wasza osoba nie decyduje się na ślub, bo po prostu w to nie wierzy. I dla was jest to przykra wiadomość. Może też jakaś inna wiadomość SMS-owa, tekstowa, mailowa przyjść dosyć trudna. No i rybeczki. Karta Słońce. Brawo. Radosny dzień. Zobaczycie, że sprawy przybiorą inny obrót. Będziecie się więcej uśmiechać, więcej fajnych rzeczy będzie wam się przydarzać. Możecie kogoś poznać, możecie już planować wakacje. Może tutaj ktoś dowie się o ciąży. No kto to wie, co to będzie. Dziękuję, skarpeczki. To teraz do wyboru ślimaczki. Z lewej rączki czy z prawej, kochani. Jeżeli chcecie z lewej. Śmiej się z tego i puknij się w głowę. No tak, ten ślimaczek jest niemożliwy. A ślimaczek z prawej strony? Opowiedz się za tym, co jest dla ciebie ważne. Obojętne, czy innym się to podoba. Jestem przeciwko, jestem za. Pokojem, radością, sałatą, liściastą. A mi wszystko jedno. A wy się po prostu opowiedzcie, co dla was jest ważne. I obojętnie, czy się to komuś podoba, czy się komuś nie podoba. Bardzo miłego dnia wam życzę. Nie bójcie się tego 13. Może poza wodnikiem, któremu tak niefajnie wyciągnęłam, ale myślę, że z czasem okaże się ta decyzja potrzebna i ważna. Wracamy do obowiązków. Do pracy, do gotowania obiadku, do przygotowań. Może jutro przed walentynkami coś tam chcecie zrobić, jakąś niespodziankę, co? Kochani, moja świeczunia jest bielusieńka, bo powinna być niebieska, ale niestety nie umiem jej znaleźć rano. I coś widzę, że ona mi się na żółto pokazuje. A jest bielusieńka, biała. Przepięknie biała, no proszę. Co z tymi telefonami, nie? Skarby, no to ja się z wami żegnam. Do jutrka. Buziaki dla was. Pamiętajcie o lajku, tak? Pa, pa.